Cześć Jolu, no ja się nazywam Barbara Stachura, w sumie z Jolą razem współpracujemy z tą samą firmą, z network marketingu, z firmą Forever, poznałyśmy się online, no i tym się zajmuję przez pół roku ostatnie, bo tak jak mówiłam, no w sumie twoi znajomi na pewno nie wiedzą, ale ja pół roku temu straciłam pracę i dzięki temu właśnie, że mam Forever, nie musiałam na szybko szukać pracy. I mogłam zająć się tylko tym właśnie budowaniem Dało ci to taki swojej. spokój, nie? Psychiczny. Tak, spokój psychiczny, dokładnie. Także na spokojnie sobie szukałam pracy. No i teraz od lipca zaczynam pracę. Zobaczymy jak. Ale i tak mimo wszystko moim sercem Forever to jest po prostu no na zawsze już Forever. Także ja będę dążyła do tego, żeby jednak Forever było tym numer jeden, prawda? No, dokładnie tak. Jak się pozna już produkty i zobaczy, jak to wszystko działa, jakie to wszystko jest wspaniałe, bo niektórzy naprawdę nie wiedzą, nie? No, no to naprawdę wciąga to niesamowicie. Słyszysz mnie, Basiu? Cały czas mi przerywasz, ale słyszę. Właśnie ty mi też przerywasz. Nie wiem dlaczego, czy takie łącze? Ja sobie włączę jeszcze może LTE w razie czego, bo może mam Wi-Fi niestabilne. Zobaczymy teraz. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ja też sprawdziłam, ale wszystko gra. No i powiedz mi, Basiu, bo u ciebie to się tak zaczęło praktycznie od produktu, prawda? Ty miałaś problemy ze zdrowiem. Opowiedz nam troszkę właśnie o tym, bo dużo osób wiem, że ma i nie, jakby powiedzieć, problemy jelitowe. Żołądkowe, to jest taki problem, gdzie naprawdę, jakby powiedzieć, no jest to problem duży i ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Powiedz, jak ty bardzo sobie z tym problem, poradziłaś, powiem co ci, że polega? większość ludzi ma właśnie problemy z otyłością, problemy właśnie z nietolerancją pokarmową, problemy z żołądkiem, z jelitami. Ale to jest wszystko wina produktów, jakie my spożywamy. Za dużo słodyczy, za dużo przetworzonej żywności. Także to wszystko się tak u mnie skumulowało. Są osoby, które mają większą tą odporność. U mnie niestety jeszcze wystąpiła Helicobacter, taka bakteria, która faktycznie niszczy żołądek od środka i mi doktor powiedziała, że jednak trzeba ją pierwsze przeleczyć antybiotykiem. Ja się na antybiotyk na początku nie zgodziłam i przez 2 lata sobie piłam ten aloes i faktycznie mi aloes w 100% po prostu tak jakby usunął bóle. Ja nie miałam żadnych bóli ani żadnych dolegliwości. Biegunek nie miałam, ale mimo wszystko powiem ci, że jak miałam gastroskopię teraz, to wyszła mi dalej ta helikobakter. Także mimo wszystko musiałam to przeleczyć antybiotykiem. Może źle zrobiłam, bo jeszcze mamy taki suplement litium, który akurat nie mam tutaj przy sobie, ale on właśnie również działa przeciwzapalnie, silnie przeciwzapalnie, bo tam jest lucerna. Także probiotyk, aloes, probiotyk i to litium. Ale ja już jestem po antybiotykoterapii, także dalej sobie właśnie piję ten aloes, piję litium, no i ten probiotyk. To są naprawdę produkty, które naprawdę mi pomogły bardzo przy problemach z jelitami, bo ja teraz mogę jeść wszystko i kawę i nic mi nie ma. Nie mam już właśnie tak jak wcześniej rewolucji żołądkowych, bo przy tej bakterii to naprawdę dosyć, że źle się czułam, to jeszcze właśnie no daje ta bakteria popalić. A powiedz mi, Basiu, przez jaki czas stosowałaś produkty? Bo wiadomo, ale stosujemy cały czas i tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że można go stosować, bo jest 100% bezpieczny i nie musimy robić żadnej przerwy. Natomiast do reszty. Co do reszty? Aloes nasz z firmy Forever, nie wiem, czy macie tą książkę tutaj o zdrowie zadbaj sam, to tutaj jest ponad 200 chorób wymienionych. I praktycznie przy każdej chorobie tutaj na pierwszym miejscu właśnie jest o aloesie, żeby brać ten aloes. Jest bezpieczny, dlatego że ten z firmy Forever jest oczyszczony ze skórki. Ja tutaj nie mówię o aloesach, które są w aptece, bo nie mamy pewności co do składu, bo ja sama pierwszy aloes, który ja spróbowałam, bo też mi się wydawał ten z Forever bardzo drogi, naprawdę, to takie były moje tak, odczucia. Tak, to chyba każdemu na początku, nie? Każdy.
I ja mówię, kurczę, to ja spróbuję, jak się dowiedziałam, że aloes ma takie właściwości, to ja mówię, to nie kupię tego, kupię sobie w zielarskim. Także ja kupiłam pierwszy aloes, poszłam do zielarskiego, mówię, no skoro taki fajny, to ja sobie kupię w zielarskim. I przy moich problemach z jelitami ja nie czułam ulgi, a czułam jeszcze większe bulgotanie w żołądku. I jak miałam taką powyżej pół butelki już wypite, zamówiłam sobie właśnie już ze swojego konta aloes i jak zaczęłam pić, to ja tamten wyrzuciłam. Jeszcze zrobiłam na forum naszym, na grupie, no nie, porównanie, jak w ogóle wygląda, jaki tu jest żel i kolor, a jaki ten z apteki, także nie ma co przepłacać, bo nie mamy pewności w ogóle, czy on jest oczyszczony ze skórki, w jakich warunkach był przechowywany. Także lepiej dopłacić i pić w mniejszych ilościach i po prostu na zdrowie nie ma co oszczędzać. Dokładnie, także ja się na tym przekonałam, bo ja akurat faktycznie moje jelita potrzebowały uzdrowienia, bo osoba, która jest zdrowa, to tego nie poczuje. Czyli tak, jaki tak. Aloes jest dobry. No ja myślę, że nawet powiem Ci tak szczerze, że chyba nie ma tak na 100% zdrowych osób, bo jednak gdzieś to tam jest ukryte, bo podczas takie czasy, jak mamy teraz, nie ma po prostu takiego dobrego jakby spożywania produktów i wchłaniania ich przez organizm, no bo nie ma się co oszukiwać, to jedzenie jest coraz gorsze i będzie coraz gorsze i my będziemy się czuć coraz gorzej. I tak samo jak te nasze całe alergie, skąd to się bierze? To się wszystko bierze właśnie z tego jedzenia, z tego sypu, jakie oni dodają nam do tego jedzenia. Nie tylko począwszy od chleba, ale i po warzywa i owoce. I te warzywa i owoce faktycznie z roku na rok, jak to mówią lekarze, no tracą na wartości, nie mają tych składników odżywczych, więc my chcąc, nie chcąc, w dzisiejszych czasach musimy się suplementować. Powiedz, ale ja co się skończę z tą alergią, powiem Ci, że aloes faktycznie działa na wszystkie, wycisza alergie wszystkie. Właśnie w sumie za tydzień mamy szkolenie z dr Elżbietą Olejnik, także aby ktoś chciał, to zapraszamy na szkolenie, no nie? Ale właśnie ja właśnie po sobie zauważyłam, że jak ja przez 2 lata piłam miąższ, bo wcześniej brałam tabletki na alergię, bo jednak no, jak taka wiosna przyszła, to ja mam ogólnie na trawy, na takie rzeczy i jak piję ten aloes, ja w ogóle jestem bez tabletek. W ogóle mi ani oczy nie łzawią, ani nie kicham, ale właśnie teraz, właśnie miesiąc temu miałam ten antybiotyk, no i odstawiłam na te 2 tygodnie aloes. Wiem, że można, ale odstawiłam, no nie wiem dlaczego i powiem Ci, że ja strasznie oczy mi łzawiły, drapałam i właśnie już pod koniec tej antybiotykoterapii z powrotem włączyłam aloes, mówię, no bo po prostu ja wiem, że moje jelita muszą się regenerować i wiem, że można aloes przy antybiotykach. Także dokładnie mówisz 100% prawdy, bo moja córka też jest alergiczką i nie dość, że miała właśnie tak jak na trawy, zboża i to wszystko też pokarmowe, to jeszcze nabyła później na wszystkie zwierzęta futerkowe i to naprawdę był koszmar. I jak miała 12 lat w tamtym roku, ja zaryzykowałam to C9 i zrobiłam. I powiem Ci, że to był strzał w dziesiątkę, bo te alergie, które miała do tej pory i w tym roku też jest po C9, naprawdę tak ucichły w 80%, że jestem w dużym szoku. Ale też dołączyłyśmy w tym roku właśnie nasz wspaniały probiotyk. Bo to jest, no probiotyk jest niesamowita rzecz. Mhm. Po prostu od pierwszej tabletki czujesz różnicę w jelitach, bo był przebadany 4 lata klinicznie, no. Więc jest to praktycznie nasz lek. No bo to też trzeba wspomnieć, że ten probiotyk to on jest 5. generacji, on jest tak zrobiony z błonnikiem, który tam się wchłania, tam nie znam dokładnie, ale właśnie on nie gnie w kwasie żołądkowym. Także on działa w jelitach, on jest przebadany w jakiejś tam klinice, no nie? Nawet. Tak, wiem, że dokładnie, 4 lata był badany w klinice. Także tak, już jest to stosowane, jakby lek można by było nazwać, nie? Niesamowity jest, tak, ma niesamowite działanie. A odchodząc od tematu, Basiu, bo Ty mówiłaś, że straciłaś pracę, zajęłaś się forever i to tak na poważnie. Powiedz mi, jak działasz? Jak to wszystko działa? Bo też fajnie spotkałaś ostatnio koleżankę, gdzie to pięknie opisałaś o tych emeryturach. I fajnie by było posłuchać, bo to jesteśmy tacy zwykli ludzie opowiadający o naszym zwykłym życiu. Opowiedz coś. Ja ci powiem tak, że do pracy tylko idę po to, żeby dla świętego spokoju, znaczy może nie dla świętego spokoju, bo ja nie potrzebuję iść do tej pracy. Ale w sumie powiem Ci, póki nie zarabiam takich pieniędzy forever, jakie bym chciała, to po prostu idę do tej pracy, ale dążę do tego, bo ja mam świadomość tego, że ja w takiej pracy na etat nie zarobię, nie będę miała emerytury,
takiej, żebym ja mogła sobie pozwolić na godne życie w wieku Tak. 60 lat. Ja Tym właśnie bardziej teraz. idąc właśnie na, no akurat tam miałam szkolenie do tej nowej pracy i spotkałam tam właśnie mamę takiego chłopaka, który też się tam przyjmował do tej pracy i ona mówiła właśnie, że jest już 2 lata na emeryturze i ona ma 1500, mówi, że jest no po prostu załamana. Ona dalej musi pracować, mimo że Tak. już jest na emeryturze, bo jej po prostu nie starcza, na nic jej nie starcza. Także Forever to tutaj jest taką naprawdę super opcją, żeby zbudować sobie tą drugą nogę finansową i mieć ten dodatkowy dochód. Okej, pracuj sobie na etat, ale rozwijaj się dodatkowo. Także Dokładnie. to jest, a ile potrzeba czasu? Ja tak myślę, no teraz to króciutko, no ile to jest? No, czasem 15 minut, czasem no do Tak. godzinki dziennie, ale to jest takie po prostu troszkę rano, troszkę po południu, kiedy mam czas. Byleby to robić systematycznie, codziennie, bo potem się tego nie nadrobi, no nie? Ja ci powiem, Basiu, bo ja też robię niestety w zakładzie i jest to zakład też motoryzacyjny i wiem, jak ludzie narzekają na zarobki, no bo nie ma się co dziwić. Co w dzisiejszych czasach znaczy 2600, 2700 wypłaty, nie? I to wiesz, jak przychodzą nadgodziny, to rozumiesz, wszyscy już się rzucają. Ja teraz czuję, że ja tego nie muszę robić. Jeśli chcę, ja zostaję. Jeśli nie, nie jest mi to potrzebne. I to jest niesamowite, bo nie muszę się męczyć te 12 godzin. Męczyć swoje ciało, zdrowie, swój umysł, wysłuchiwać tego wszystkiego, tylko idę do domu i odpoczywam. To jest A wiesz, co fantastyczne. ci jeszcze, powiem, bo mam koleżankę, na pewno Sylwia może będzie to oglądała live'a, ona też dołączyła do mnie do Forever, ile? Może 3 miesiące temu? I ona zauważyła, że ona już nie musi chodzić na nadgodziny, mówi, w dupie ma, mówi, nadgodziny, gdzie ona zarobi stówkę, jak tutaj mówi, stówkę ma za 5 minut pracy. Tak, dokładnie, dokładnie Także, tak. tak, także po prostu, tak, to są jej słowa właśnie, że ona już nie musi na nadgodziny chodzić, no nie? Powiedz mi na przykład, jak przekonać ludzi do tego, żeby nie bali się spróbować czegoś nowego, bo jednak, ach, machną ręką, ponarzekają, no ale w większości to narzekają, a nic nie robią. Jakby ich, Kochana, tutaj rozumiesz, powiem. przekonać do tego, żeby ruszyli z kopyta? Ja ci powiem, kochana, tak, że zauważyłam, że nie da się nikogo przekonać, jedynie możemy kogoś zainspirować naszą postawą i naszym działaniem. Także to wszystko od nas zależy, czy my będziemy inspirować innych do zmian. Bo jeżeli ludzie zobaczą naszą zmianę, to sami też zapragną zmiany. I u mnie się to dzieje właśnie, że ludzie widzą, że ja się zmieniłam. Ja jestem szczęśliwa, że moje życie to wieczne wakacje, że ja po prostu sobie siedzę w domu, odpoczywam, a nawet jak pójdę do tej pracy na etat teraz, to ja mogę w międzyczasie coś sobie popracować i dodatkowo zarobić. Także Dokładnie. tylko inspiracja. Ale dodajmy też, Myślę, że że nasza jesteśmy taką grupa inspiracją. Global Team jest niesamowicie przyjazną grupą i tutaj jak ci ktoś nie pomoże, na pewno ci nie zaszkodzi. Nasza Marta Omachel naprawdę fantastyczne szkolenia nam funduje. Jaką ona Teraz jest inspiracją dla nas, prawda? tak. No. Tak. I też zaczęła od zwykłej sprzątaczki, gdzie no, nie podobała się jej ta praca i chciała czegoś więcej od tego życia i faktycznie udało się jej i teraz zarabia takie kolosalne pieniądze, że my tutaj w Polsce marzymy o takiej wypłacie. I nie oszukujmy Ale się, ludzie chcemy myślą, iść że to więcej. są takie kwoty. To nie są 10 tysięcy na polskie Nie. złote. To jest. Możemy powiedzieć ile, a nawet może nie mówmy. Nie, może Bo i Basia tak jednak milion jedzie. powiedz. Jednak powiedz, bo ona jest chyba, ile jest Marta w Foreverze? 10 lat tak czynnie pracuje? 10 lat, ale ona 3 lata temu wzięła sobie takie płatne szkolenia u najlepszych coachów w Ameryce i Tak. ona tą wszystką wiedzę nam przekazuje, żeby to było dla nas łatwe do zduplikowania, że nasza praca jest prosta, nie musimy niczego wymyślać. Po prostu mamy bardzo łatwy system pracy, duplikowalny. Na przykład Marta dała to jak na talerzu, prawda? Macie, Jak na częstujcie talerzu, się no. i idźcie po wszystko, co jest najlepsze w tym życiu. Tak. No Także no wiele mu się boi, no nie? to teraz powiedz wszystkim, ile Marta teraz po tych naprawdę intensywnych, może tak 5 intensywnych latach zarabia. No. No, czek dostała na ponad 100 tysięcy dolarów, no nie? Dobrze mówię? I to była taka Dolarów. nagroda, to jest nagroda roczna, Basiu?
To jest 13. pensja. To jest 13. pensja. No. A pomijam, ile ma co miesiąc, ile wpływa jej na konto. Natomiast te wycieczki takie, co nasza firma sponsoruje i jej, i tym najlepszym, jakby nie było, forever. No i są to piękne rzeczy. My też tego chcemy, my też tego pragniemy. To odmienia całkowicie życie. Całkowicie. Bo tu już nawet nie o pieniądze chodzi, ale o tą wolność. Że tak. Nie masz stresu, wiesz sobie. I jeszcze to, co wypracowałaś, to jest dla twoich dzieci. Że to nie umiera jak nasza emerytura. Razem z nami, że my nie mamy nic właśnie, z emerytury. Właśnie, Basiu, zaznaczmy to, że firma Forever ma taki system, że my mamy dziedziczne wszystko, tak? A jest w Polsce jedna taka dziewczyna właśnie, która, jej mama umarła, była Forever i ona właśnie po niej przejęła i ona w ogóle nic nawet na Forever nie udostępnia, ona po prostu już ma taką pozycję, że no. Ma tak wypracowaną pozycję i może przekazywać znowu swoim dzieciom i te dzieci swoim dzieciom, także jest to niesamowite, bo raz wypracowany awans zostaje z tobą na zawsze. I z naszą rodziną na zawsze. Także to są pieniądze, które już są zawsze, na zawsze, dopóki będzie firma. Firma ma w miliardach obroty. Nie jest, ma swoje własne plantacje, nie jest w ogóle zakredytowana. Wszystko ma swoje. Także i rodzinna firma. Także my znamy Basiu jej historię, może kiedyś opowiemy o tym, jak w ogóle cała ta historia Alejsowa powstała, bo to też było troszeczkę takie, nie? Zakręcone, ale jak to mówię, gościu się nie poddał, poszedł po swoje i zdobył naprawdę dużo, 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 wiele i dał nam dużo, wiele. Wiesz, co jeszcze mi się podobało, to co on powiedział, no. Że my wszyscy, ja, ty, że my wszyscy jesteśmy współwłaścicielami tej firmy, że my jesteśmy FBO, Forever Business Owner, Forever na zawsze, że to jest nasze, to nie jest jego. My jesteśmy właścicielami tej firmy. Basiu, i tak naprawdę, żeby zacząć tą pracę, to co trzeba zrobić? Powiedz nam jeszcze pokrótce. Co trzeba zrobić? Odezwać się do nas po prostu, dołączyć do grup, bo mamy dwie grupy szkoleniową, grupę produktową, poprzyglądać się, jakie produkty są, czy są fajne, czy niefajne, czy Wam odpowiadają, bo produkt jest najważniejszy. Bo niektórzy mówią, że ważne jest, do jakich ludzi dołączamy, ale ludzie są wszędzie. Ważny jest produkt, czy Wam ten produkt pomoże. Dla mnie też produkt był najważniejszy. Ja przez 2 lata sukcesywnie testowałam, Basia, te produkty i powiem Ci, że nie wyobrażam sobie już innych produktów, ani wchodzić do drogerii. Ja nie wiem w ogóle, co to jest, bo jak ja patrzyłam kiedyś na te składy, to mnie przerażało wszystko. A tutaj wiem, że popatrzę raz na skład i to mnie nie przerazi. I wiem, że mogę wszystko nakładać na twarze, rozumiesz, i to mnie nie uczuli. To jest coś wspaniałego, nie? No tak. Super. Ale to każdy się musi przekonać, po prostu spróbować jedną rzecz, chociaż kupić na spróbowanie i zobaczyć, a tak no chociażby to, naszą najprostszą pastę. Takie słowa, nasze puste, to nic nie dadzą. No nie, nie. Mówię, że chociaż spróbować tej przysłowiowej pasty do zębów, która jest bez fluoru, z propolisem, ma fantastyczny smak i naprawdę ja nigdy nie byłam tak zadowolona z uśmiechu jak teraz. Także ja teraz mogę się uśmiechać od ucha do ucha, bo wiem, że mogę to robić. Tak, taką wolność dała mi ta pasta uśmiechu, naprawdę. Także serdecznie Wam polecamy. Zapraszamy Was do biznesu. Nie bójcie się tego, nie bójcie się nic zacząć. Mamy fantastyczny team, fantastyczne osoby. To kochani, pomoc. Nawet nie chodzi o nas, tylko chodzi o Was, żeby Wam było lepiej. My chcemy Wam pomóc, nie sobie, bo my sobie już pomogłyśmy. My już mamy to szczęście, że mamy te produkty dla siebie i my już pracujemy, ale chodzi o Was, żebyście Wy się zainspirowali i naprawdę zaczęli zmieniać swoje życie. A to, że się pokazujemy na Facebooku, to jest po prostu samorozwój, ale nie trzeba, bo bardzo dużo osób się też nie pokazuje i też można pracować, nie pokazywając się w ogóle na social mediach. Dokładnie, każdy pracuje tak jak chce, tak jak może, tak jak jest mu wygodnie. Dla nas, Basiu, kiedyś live'y były nie do przyjęcia, ja to pamiętam. A teraz nie ma żadnego problemu wskoczyć na live, zrobić go i cieszyć się tym, tak? A wiesz dlaczego? Bo pokochałaś siebie. Nie dość, że pokochałam siebie, pokochałam produkty i otworzyłam się na cały świat. Także ja nie jestem ograniczona tu i teraz i jestem jakby wszędzie.
Właśnie, o to chodzi. O to chodzi Dokładnie. właśnie. To super, Basiu, super, że się zgodziłaś na ten live'ik. Mam nadzieję, Miło mi że gdzieś poróżnie. tam do kogoś przemówiłyśmy, że kogoś zainspirowałyśmy, że może gdzieś tam ktoś posłucha i jednak spróbuje, bo nic nie straci, a jedynie może zyskać. Prawda? Tylko, bo tutaj się nic Tylko. nie traci. Tutaj ja wiem, że w niektórych firmach, no nie, no to są właśnie różne wymogi, że trzeba właśnie albo miesięcznie jakieś wpłaty robić, albo miesięczne zakupy. A tutaj, kupując ten pakiet startowy jednorazowo, albo robisz te dwa punkty CC przez 2 miesiące, nic więcej nie potrzebujesz. Chcesz pracować, pracujesz, zarabiasz. Nie chcesz, okej, po prostu jesteś klientem i nic nie musisz. Także Na firma to dodatek jest tylko. smakujesz na zniżkę 30%, Basiu, jak zakupujesz ten pakiet. Także masz od razu dużo, dużo tańsze te produkty, prawda? Dużo tańsze produkty i na zawsze są te produkty już w cenie hurtowej. Tak. Także tutaj się naprawdę nic nie traci, a no chyba, że ktoś woli kupować z nieznanego źródła i po prostu liczyć na cud, że to pomoże, czy to jest w ogóle oryginalne, to o tym nawet nie dyskutuję. Ja kupuję u producenta i mam pewność, że to zadziała. Także to też jest Dokładnie, bardzo ważne dokładnie. właśnie, Ja tak nie? samo, u mnie liczy się tylko producent, żadne pośredniki, żadne nic, bo wiem, że stamtąd jest to 100% sprawdzone bezpiecznie i dzięki temu systemowi trafia do nas i wiemy, że jest to w 100% bezpieczne. Także polecamy Oczywiście. serdecznie. Basiu, możesz jeszcze na koniec powiedzieć kilka słów od ciebie. Wszystko powiedziałam, także po prostu, kochani, naprawdę nie dajcie się, odważcie się. Ja wiem, że dużo osób ma takie ego, ja, ale naprawdę z nami pracują i nauczyciele, kosmetolodzy, lekarze, pielęgniarki, bankowcy, także. Nie ma żadnych ograniczeń, nie można się ograniczać, że ja jestem kierownikiem, to ja forever. Każdy Nie. potrzebuje aloesu dla Nawet lekarze zdrowia, z nami każdy. współpracują, także serdecznie zapraszamy i nie zastanawiajcie się dłużej. Zapraszamy do Ma się kontaktu i zastanawiać, trzymajcie się bo ciepło. nie ma lepszej firmy, nie ma, nie Nie ma. spotkałam. Jakbym spotkała, to bym nie była na pewno tutaj i bym nie wychwalała, bo po prostu nie jesteśmy takimi osobami, które polecają coś, czego sami nie sprawdzili, no nie? Bo jest dużo Dokładnie. takich, co po prostu To nie poleca, są a nie budżety. używają, jak influencerzy, no nie? Tak. A tutaj Także to u po nas jest prostu. wszystko na 100%. Także Basiu, ja Ci serdecznie z tego serca dziękuję za ten live. Było Kochani. mi miło Cię gościć. Życzę Ci wspaniałego dnia, tak jak ta pogoda dzisiejsza. No i wszystkiego dobrego i trzymam kciuki Dzięki, za dzięki awans. wzajemnie. Dzięki, wzajemnie.